Witajcie w kolejnym odcinku Jazd Próbnych. Myślę, że tego samochodu nie trzeba Wam szczegółowo przedstawiać. Jest to Hyundai 30, którego mieliście okazję obejrzeć w czwartym odcinku, który zresztą był najchętniej oglądany. No dobrze, Łukaszu, co sądzisz? Co, jakie najważniejsze zalety powinien mieć samochód kompaktowy? Mówisz samochód kompaktowy, czyli samochód segmentu C. Dokładnie. Tak, taki jak tutaj. Tak, jak nasz bohater, tak? Nasz główny bohater. Słuchaj, no kurczę, wydaje mi się, że najważniejszym tutaj aspektem jest cena, nie? Żeby samochód nie był zbyt drogi, ponieważ te, jakie samochody kupują zazwyczaj rodziny, które nie mają pieniędzy na wyższą klasę, a mniejsza jest po prostu za mała. Będą nim jeździć zarówno poza miastem, jak i w mieście. W mieście pewnie będzie nim jeździć kobieta, więc tutaj ważne są na przykład czujniki parkowania, tak? Kamery wszędzie. Kamery, promień skrętu, wygoda podróżowania w mieście. Myślę, że no bardzo ważnym aspektem jest też ekonomia silnika, tak? Żeby silnik był ekonomiczny, żeby paliwo mało spalał paliwo. Właśnie, paliwo jest coraz droższe. A myślę, że ważnym jest też, no, żeby wygodnie się podróżowało, tak? Komfort tylnych, przednich siedzeń, tak? Wiadomo, że no, tam jakoś bardzo wygodnie z tyłu nie będzie, no ale to jest tak, żeby no, te cztery osoby tam dały radę. Tak? Żeby nie bolało po prostu. Tak, no i co? No myślę, że słuchaj, no myślę, że tyle. Na bagażnik? Nie można zapomnieć o bagażniku. Po prostu, jeśli jedziemy gdzieś dalej na wakacje, nie musimy składać tylnego rzędu siedzeń, żeby wsadzić dużo bagaży. I w momencie, gdy samochód jest 4-5-osobowy, po złożeniu tylnych foteli robi nam się dwuosobowy, tak więc możemy zabrać maksymalnie jedną osobę, rodzina odpada. No to jest, bagażnik jest bardzo ważny, naprawdę, żeby był pojemny, naprawdę, żeby tam nie zmieściły się, nie wiem, dwie piłki do tenisa, tylko żeby się zmieściło naprawdę sporo bagażu. No a powiedz mi, słuchaj, dobra, bo mówiłem, że najważniejszym aspektem jest cena, tak? Ile ten i30 kosztuje? Pomiędzy 850 a 87 tysięcy do 90 tysięcy mniej więcej. No to jak te dolne widełki, to nie jest duża cena, prawda? No, no bo nie, dolna ta granica to jest naprawdę no niewiele jak za taki właśnie samochód. Więc jeśli za taką cenę możemy mieć samochód, który jest, no jest pełnoprawnym kompaktem, tak? Pięciodrzwiowym. Pięciodrzwiowy, rodzinny samochód. Znaczy pięć osób, no wiadomo, ta piąta osoba, piąte koło u wozu będzie miała najmniej wygodnie, natomiast cztery osoby spokojnie sobie tam pojadą, tak. Z punktu A do punktu B w miarę bezpiecznie, nawet prawda? Do punktu C by dojechały, no. Dobrze, no to słuchaj, chyba warto teraz go sprawdzić. Zobaczymy. Jedźmy. Jedźmy. W drogę. Dobra. No to zaczynamy. Dobra. Ja się też zapnę. Mam pasy. Pasy. Wygodnie siedzisz? Bardzo wygodnie, nic nie muszę regulować, mimo że nie jestem. Do najniższych nie należy, powiem tak, mam dużo miejsca. Mam trochę długie nogi, więc bardzo nie będę fajnie. Teraz ich tutaj mierzył, ale. No słuchaj, kurczę. Bardzo czyli wygodnie. Mówię, że wygodnie, tak? Bardzo wygodnie. No wiesz, co to jest dziwne, no bo ja jak wsiadając tutaj, to wiesz, zazwyczaj jakiś taki mam ścisk, albo dotykam przynajmniej tego oparcia, a tutaj ani nie czuję takiego ścisku towarzyszącego nam na przykład podczas wycieczki do Częstochowy autosanem. Ani nic, wiesz, no zazwyczaj jest mi po prostu niewygodnie, a tutaj no fajnie. No dokładnie, jest a samochód z zewnątrz na dużo nie wygląda, prawda? No właśnie. Jest to samochód taki, powiedział, pomiędzy takim do miasta. Fajnie. Ani, wiesz, dużym rodzinnym. Mam dużo nawet miejsca, wiesz, nie dotykam głową. Fajnie. To co, Marcin, dzisiaj najpierw jest twój test. Tak, dzisiaj jest mój dzień na przetestowanie tego samochodu. Powiemy o paru szczegółach, między innymi o promieniu parkowania. Aha. O wygodzie, o komforcie, o tym jakie są ogólne moje odczucia z wnętrza samochodu. Mam nadzieję, że zaciekawisz naszych pod ręką. Mam nadzieję też, że zaciekawię widzów. Tak. No dobra, no to ja spadam. Dobra, do zobaczenia dzisiaj wieczorem, ewentualnie jutro rano. Spoko. Na razie. Miłego dnia. Wzajemnie. No dobrze, jedziemy tym koreańskim potworem, który zowie się Hyundai 30. Co prawda dostaliśmy najsłabszą wersję z najsłabszym, choć to nie znaczy, że biednym wyposażeniem. Jest to 1.4 silnik benzynowy o mocy 100 koni mechanicznych, okrągłych 100 koni.
Jeśli chodzi o spalanie, jak wiadomo, jest ono bardzo ważne, gdyż ceny paliw rosną w zastraszającym tempie. Według procenta w cyklu mieszanym ten samochód spala 7,9 litra na 100 km. I rzeczywiście wczoraj, gdy odebraliśmy ten samochód, udało nam się osiągnąć taką wartość. Tak jak powiedział Łukasz na początku odcinka, wygoda jest bardzo ważna. Czy to po mieście, gdzie mam do przejechania, nie wiem, pół godziny czy godzina dziennie, czy to w trasie, gdy jedziemy nad morze lub w góry. Wszystko jest bardzo ważne. No i rzeczywiście te fotele są komfortowe. Ja mam dość długie nogi, a jest mi naprawdę wygodnie. Łukaszowi z tego, co mówił, też było z tyłu wygodnie. Jedyne, co tutaj jest takie, no, może nie tyle niedopracowane, co o czym no, nie pomyśleli twórcy samochodu, ten podłokietnik. Dobrze, że jest, ale mógłby się wysuwać, bo na przykład, no wiadomo, podłokietnik, nazwa wskazuje, jest podłokieć. Jeśli położę sobie rękę na podłokietniku, no to nie sięgam lewarka, drążka zmiany biegów. No i niestety no, nie jest to zbyt komfortowe, ta zmiana biegów, opierając ten łokieć o podłokietnik. Teraz można sprawdzić przyspieszenia, którego tak naprawdę nie ma. Samochód jest dynamiczny, jest fajny, ale rozpędza się dość długo. Jeśli chodzi o to, jak te fotele zachowują się na zakrętach, są to fotele bardzo wygodne, są wyprofilowane, trzymają bardzo dobrze mnie, przynajmniej, mimo że do najlżejszych też nie należę. Jedzie się naprawdę wygodnie, komfortowo. Nie mogę złego słowa o tym samochodzie powiedzieć, jeśli chodzi o komfort. Biegi wchodzą bardzo precyzyjnie, jest to sześciobiegowa skrzynia biegów. Auto jest bardzo bezpieczne, ponieważ może mieć aż 7 poduszek powietrznych. Jeśli nie stać nas na ten komfort, możemy ich mieć 6, gdyż tyle gwarantuje podstawowa wersja samochodu, czyli tak dużo. Dwie przednie, dwie boczne oraz dwie kurtyny. Siódma poduszka powietrzna, która jest tylko w najdroższych wersjach tego samochodu, przeznaczona jest na kolana kierowcy. Znajdziemy również w standardzie ABS, ESP i VSN, czyli systemy kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu, oraz HAC, który służy do kontroli podjazdu. Kolejną rzeczą, którą Wam postaram się jakoś zobrazować, jest głośność w tym samochodzie, a raczej hałas lub jego brak, zaraz się okaże. Jest to bardzo ważne, jeśli kupujemy samochód, no to wpływa zdecydowanie na nasz komfort jazdy oraz ogólnie komfort psychiczny. Dodatkowo, pokażę Wam kilka przykładów z ulicy, że tak powiem, prosto z ulicy, jeśli chodzi o hałas, a jeśli chodzi o sam pomiar dźwięku, mogę tak dla przykładu podać, że mniej więcej darcie kartki papieru to 40 dB, odkurzacz około 80-90, a wybuch bomby atomowej 220 dB. Zaraz sprawdzimy wszystko, co jest dookoła nas. Dźwięk będziemy mierzyli dość prymitywnym urządzeniem i niedokładnym, podejrzewam, jaki jest telefon. Pierwszą rzeczą, jaką sprawdzimy, będzie tramwaj w połączeniu z ruchem ulicznym. Zaraz pokaże nam się nasza ukochana wartość, chyba że tramwaj stanie przed nami, bo się nas przestraszy. Zaraz zobaczymy. No i o co panu chodzi? Wartość doszła do 85 dB. Zobaczymy, jak będzie w innym miejscu. Samochody na drodze. Niczym tramwaj, 80 dB. Myślę, że to jest niewiele ciszej, ale tylko dlatego, że mamy nowoczesne tramwaje, które naprawdę mają idealny komfort jazdy. No dobrze, a propos hałasu, to nie jest program dotyczący tego, jak głośno jest w naszych miastach, tylko a propos tego samochodu, tak więc zaraz sprawdzę, jak w samym samochodzie jest głośno. Sprawdzimy oczywiście, jak będzie głośno przy włączonym silniku, przy wyłączonym i przy może tam jakichś kilku tysiącach obrotów, zaraz zobaczymy. Na początek wyłączę klimatyzację, wyciszę radio, wyłączę silnik. Cisza jak makiem zasiał. Myślę, że są to dość dobre warunki, jeśli chodzi o mierzenie hałasu w samochodzie. Nie ma wiatru, tak więc jest bezwietrznie. I zobaczymy, no jak ten, powiedzmy, decybelomierz pokazuje wartości, prawda, przy idealnie cichym miejscu. Położę go, żeby nie było żadnych drgań. Pokazuje wartość 34-35 dB. Tak więc to oznacza, że to jest taka wartość, no, bliska zeru. Teraz włączamy silnik. Czekam, aż obroty troszkę spadną. Jest naprawdę cicho.
teraz zobaczymy, co pokaże nam wskaźnik. Pokazuje nam około 55 dB. Tak więc jest to, myślę, dobra wartość i naprawdę w momencie, gdy siedzimy w samochodzie, jest bardzo komfortowo, bardzo cicho. No a teraz dodamy jeszcze troszkę gazu. Będzie to 4000 obrotów. Do 70 dB dochodzi poziom, ale naprawdę jest bardzo cicho. Wystarczy posłuchać tego, czego w sumie naprawdę nie słychać. Świetne, świetne wyciszenie i spokojnie. Każdy tu może pójść spać w czasie jazdy. Kolejną rzeczą, jaką zamierzam sprawdzić w tym samochodzie, będzie promień skrętu. Jest to bardzo istotna cecha, jeśli zamierzamy się poruszyć takim autem po mieście, a myślę, że większość czasu spędzamy właśnie w miastach. Wiadomo, im mniejszy, tym lepiej, a jak będzie w tym przypadku, za chwilę się przekonamy. Średnica skrętu tego samochodu to 3,5 miejsca parkingowego w Tesco. Nie wiem, czy to jest dobry, czy zły wynik, ale na pewno to będzie nasza nowa jednostka pomiarowa w promieniu albo średnicy skrętu. No dobrze, było miło, ale tym oto testem średnicy skrętu, bo to nie można nazwać promieniem, skończyłem swój dzisiejszy test. Mam nadzieję, że Wam się chociaż trochę podobało. Witajcie, witajcie. Teraz mój dzień, moje 5 minut. Będzie wspaniałe 5 minut. Będę starał się, żebyście się nie nudzili. Dobra, jedziemy. I teraz tak, przyznam się już na wstępie, że lubię to auto. Dostaliśmy je wczoraj i zdążyłem się już troszkę najeździć. Jest całkiem w porządku. Moim zdaniem, jeśli chodzi o wygląd tego auta, no to już trochę powiedziałem, ale generalnie Hyundai idzie dobrą drogą. Poprzednia wersja, mimo że bardzo ciekawa pod względem stylistycznym również i szczerze mówiąc powiem, że raczej trudno ją było nie odróżnić od konkurentów, bo miała coś w sobie, to jakoś tak nie chwytała za serce. Ta nowa wersja ma bardzo ciekawą linię, taką florystyczną bym powiedział. No, oczywiście brak tutaj kwiatków jak na klatce Pałacu Poznańskiego. Bardziej można powiedzieć, że całe auto zostało odrysowane od łodygi. Łodyga tu, łodyga tam. Ładne to jest, o, naturalne takie. Gdy jedziemy wolno lub też stoimy, kierownica chodzi bardzo delikatnie. Tak delikatnie, że niemalże mógłbym, nie wiem, kierować słonym paluszkiem czy czymś takim. Natomiast gdy przyspieszymy już, mamy opór, jakbyśmy próbowali przesunąć kilkudziestokilogramową żeliwną kozę z jednego rogu pokoju na drugi. Z jednej strony to źle, ale z drugiej w sumie dobrze, ponieważ w ten sposób kierownica nie wyślizgnie nam się przy dużych prędkościach, tak, i nie polecimy gdzieś tam na drzewo. Wiem, dlaczego tak jest, wy tego nie wiecie i zaraz wam to wytłumaczę. Za całe zamieszanie odpowiedzialny jest system FlexRide, który jest takim wspomaganiem kierownicy. Wspomaganie kierownicy jest teraz w każdym samochodzie, ale tutaj jest szczególne. Na kole kierownicy mamy tutaj przycisk, który służy do zmiany trybów pracy. Możemy wybrać tryb sportowy. Specyfika wtedy układu kierowniczego jest taka, że samochód bezpośrednio reaguje na ruchy, szybkie ruchy kierownicą, bo możemy zmienić na tryb komfortowy, który jest przydatny na przykład, gdy parkujemy, ponieważ kierownica naprawdę chodzi leciutko, naprawdę leciutko. Oraz tryb, jeszcze jeden, normalny, kiedy po prostu nie chce nam się zmieniać co moment na sportowy, na komfortowy. W miarę to jest automatycznie, ale to nie jest dokładnie to samo, co mielibyście w komfortowym, czy też w trybie sportowym. System jest bardzo, bardzo przydatny i myślę, że naprawdę wpływa mocno na bezpieczeństwo tego samochodu. Mam tutaj parę rzeczy i nie wiem, czy widzicie je. Tutaj jest maślanka, jakiś zeszyt, parę monet, książka, paczka papierosów, więc pochowam je tutaj, postaram się. Wiecie, samochód ma
jesienie, więc nie będzie problemu. Jeśli ktoś w dzieciństwie chciał mieć zawsze taką komnatę schowaną za biblioteczką, którą otwiera się za pomocą książki, ja na przykład chciałem mieć taką, tylko musiałbym mieszkać w zamku pewnie. Tutaj jest coś podobnego, macie tak tego namiastkę. Żeby otworzyć ten schowek, trzeba tutaj nacisnąć, niby naciskasz, niby nie. I macie dostęp do klimatyzowanego schowka. Rzuca się maślankę. Nie wiem, czy jeszcze coś tu będzie potrzebne. Papierosy wrzucamy do studni. Monety. Monety na parkomaty drogie. Wrzucamy tutaj do tego ciekawego schowka, ukrytego gumowaną powierzchnią. Z tyłu też coś takiego jest. Tutaj teraz pokazuję. To jest takie tutaj. No i co? No jest jeszcze książka. Książkę możemy też wrzucić do klimatyzowanego schowka. No co tam? Niech się utrzymuje we właściwej temperaturze. A zeszyt. Zeszyt, żeby mógł się pouczyć do kolokwium z obwodów. To tutaj. No i co? I to tyle, myślę. No to co? Może teraz zobaczymy, jak tam bagażnik? Zobaczymy. No dobra, no to teraz bagażnik. Jak go otworzymy, ale najpierw go otwórzmy, no to ma 378 litrów. No i oczywiście, no pewnie, chociaż nie wiem, może bym to wszystko włożył. Spróbować czy nie? Nie wiem, dobra, mogę włożyć. Mogę wszystko spróbować włożyć. Całkiem nieźle. Zwłoki wejdą, poćwiartowane, ale wejdą. A teraz spróbujmy rozłożyć siedzenia. Zobaczymy, czy pójdzie mi to szybko. Okej. Wygląda na prostą sprawę. No to tak, najpierw trzeba złożyć. Nie, najpierw trzeba wyciągnąć to. Wszystko wychodzi ładnie. Trochę to tak wchodzimy pewnie, że mam wrażenie, że zaraz coś połamie. To składam. Dobra, jedna część jest już. Ale teraz analogicznie z drugą częścią. Dobra. To jest. Tu wchodzi. I teraz to bardzo ładnie. Widać, że da się to zrobić. Bez problemu. Dobra. No tak, tak, tak. Widać, że nawet się specjalnie nie napociłem. Ale teraz moment. Producent coś mówił o płaskiej powierzchni bagażowej, więc może to szybko odłożę. Nie, powiem szczerze, że trochę, no trochę jest niewygodnie. Płaska to może i ona jest, wiesz, to jest po prostu uskok. No dobra, no jest płaska, ale w dwóch częściach. Dobra, teraz szybko. Plus za to, że łatwo to się składa. Dobra, teraz pokażę wam system multimedialny, znaczy radio powiązane z Bluetoothem i tak dalej. Gdy włączamy system multimedialny, od razu włącza nam się radio. Również sam przycisk włączania jest pokrętłem głośności. Natomiast drugie pokrętło służy do wybierania stacji. W tym przypadku można sobie ustawić ją zupełnie manualnie. Dobrze, mamy też tutaj media. Teraz mamy akurat włożoną płytę tutaj. Ale media to nie musi być tylko płyta. Media to również jest... To są piosenki, które są zapisane na naszym USB, na iPodzie albo na jakimś odtwarzaczu, który podłączymy przez AUX. Teraz tak, telefon. Napisane jest, że wymagane jest połączenie Bluetooth. Włączę Bluetooth. Wymagane połączenie. Dobra, no to naciskam 1. Parowanie. Znajdź w telefonie urządzenie Bluetooth. Dobra. Telefon nie każe pokazywać, że podawać żadnego kodu. Pyta się, czy zastąpić poprzednie kontakty. Tak. Pobieranie, proszę czekać. Pobieranie zakończone. Klikamy OK. Jeśli klikniemy teraz Phone, mamy historię połączeń. Naciskamy 1. Jest historia połączeń. Mamy skrzynkę kontaktową. Na kole kierownicy znajduje się przycisk do głośno mówiącego systemu. I to zaraz pokażę. To działa bardzo, bardzo naprawdę fajnie. Jeśli teraz klikniemy przycisk Media, mamy dostęp do
odtwarzacza MP3 na moim telefonie. Po prostu. Teraz wybieramy jakiś tutaj utwór, no i przerzucamy. Karo Emerald. Dobra, koniec wygłupiania się. Klikamy V, tak? No właśnie, i teraz chciałem pokazać wam zestaw głośno mówiący. Wydaj polecenie. Menu. Menu. Możesz powiedzieć radio, FM, AM, media, CD, USB, AUX, moja muzyka, iPod, Bluetooth, audio, telefon, historia połączeń lub kontakty. Wydaj polecenie. Telefon. Telefon. Możesz powiedzieć historia połączeń, kontakty lub wybierz numer. Wydaj polecenie. Wybierz numer. Wybierz numer. Który numer chcesz wybrać? Proszę. Wybierz numer. Gwiazdka 2. Uzupełnij numer lub wydaj polecenie. Połącz, korekta, usuń wiadomości. Trochę czyta jak ta Iwona. AF, region lub szukaj stacji. Komputera. Wydaj polecenie. Wybierz stację 4. Wybierz ostatni numer. Nie. Stacja numer 4. Mógłbym tutaj zrobić wiele rzeczy. Jak słyszeliście, można tutaj zadzwonić, można tutaj wybrać samemu numer, można... No właśnie, pokażę wam jeszcze, jak wybierać z książki telefonicznej. Wydaj polecenie. Telefon. Telefon. Możesz powiedzieć lub wybierz numer. Wydaj polecenie. Kontakty. Kontakty. Podaj nazwę kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. Marcin Wleźlak. Marcin. Orange Poczta Głosowa. Jak widać, system działa bardzo fajnie, bardzo intuicyjnie. Myślę, że łatwo go się jest nauczyć. Jestem naprawdę z niego zadowolony, nie jest przekombinowany, jest fajny po prostu. Tak samo, jeśli chodzi o panel tutaj klimatyzacji. Wszystko dzięki temu, że nie jest zbyt nakomplikowane, nie ma zbyt dużo tych przycisków. Działa tak, że po prostu wiemy, gdzie nacisnąć, jak jedziemy, patrzymy przed siebie, nie musimy odwracać wzroku na deskę rozdzielczą, po prostu klikamy i tyle, wiemy. Wszystko jest bardzo prosto zrobione, naprawdę duży plus za to, duży plus za ergonomię wnętrza. Dobra. Słońce już powoli zachodzi. Będzie czas, chyba nadszedł czas już żegnać się. Ale najpierw będzie trzeba podsumować trochę. Gdzieś tutaj Marcin jest. Gdzieś tutaj jest. Więc... mówił mi, że jest gdzieś przy parku, więc zaraz podjedziemy do parku. No i... podsumowanie! Siemanko. Jak tam było? A, spoko, bardzo fajnie. No to co? Podsumowanie. Sprawdziliśmy trochę. Czego nie sprawdziliśmy? Czego nie sprawdziliśmy. Dokładnie. Tak, więc tak. Na początku dnia podawaliśmy, że najważniejszymi cechami kompaktów jest ekonomia silnika, tak? Żeby silnik był ekonomiczny. Po pierwsze i najważniejsze. Dużo spalał? 8,5-9 litra. No właśnie, więc chyba niedużo. Fajnie. Dobra, bagażnik? Pojemny. Pakowny. Czy płaska podłoga? 70 litrów tam było? Tak, czy płaska podłoga? Nie powiem. Trochę niewygodnie się leży. Ja bym powiedział, że to są dwie płaskie podłogi. Dwie płaskie. Niż jedna większa płaska jest podłoga. Jest taki tektoniczny uskok. Podłogi. Tak, dokładnie. Lepiej bym tego nie ujął. No. Tak, dokładnie. A łatwo się składają siedzenia, co jest ważne. Nie napoci się człowiek, gorąco. Dobra, jest, więc wygoda podróżowania w mieście i poza miastem. Najpierw w mieście. Co jest ważne w mieście? Promień skrętu. Jak z promieniem skrętu? Średnio na, że tak powiem, mięsnego jeża. No, 3,5 miejsca parkingowego to może niedużo mówi, ale znaki przy zawracaniu. No, żeby zawrócić tym samochodem na takiej zwykłej, powiedzmy, uliczce osiedlowej, no jest naprawdę ciężko. Na szczęście ta kierownica, co jest ważne, chodzi leciutko, tak więc no, to nie trzeba się nadźwigać. W kwestii bezpieczeństwa jest całkiem sporo poduszek, prawda? Tak, aż to jest na plus. Minimum 6. Maksimum 7. No. To kończymy.
Tak. Samochód prezentował dla Państwa Łukasz Zaczyński i Marcin Wleźlak. Bardzo nam było miło. Zapraszamy na kolejne odcinki, który ukaże się już za tydzień. I w tej pięknej aurze żegnamy się z Wami. Do widzenia. Do usłyszenia. Narka. Na razie. Fajnie się testowało. Pobiegniesz za mną, nie? Ja jedę do domu. Nie. No. Zostawiamy go tutaj w ogóle. Dobra. Dobra.